tvpodkarpacie.pl. Radni powiatowi w Lesku debatowali nad podniesieniem diety przewodniczącemu Rady Markowi Małeckiemu. Głosowanie nad projektem uchwały poprzedziła dyskusja rozpoczęta przez starostę Andrzeja Olesiuka, który argumentował pomysł. Na czas debaty przewodniczący opuścił salę. Od jakiegoś już czasu, bardzo długiego czasu, pan przewodniczący w zasadzie pełnił funkcję czy te działania prowadził, które w zasadzie powinien robić pan wicestarosta. Pan przewodniczący robił to we własnym zakresie, na moją prośbę, poświęcał czas i własne pieniądze. Uchwała jest podejmowana bez decyzji komisji, które działają przy Radzie. Też uważam, że powinien być na komisji przedyskutowany, tym bardziej, że jak najbardziej przewodniczącemu się na pewno należy. Większość radnych z uznaniem wypowiadała się na temat pracy wykonywanej przez przewodniczącego. Pojawiały się jednak głosy podważające zasadność podwyżki. Czy jest jakiś przewodniczący, który wybrał taką kwotę? Bo dla mnie się wydaje, że bardzo ogromna kwota. Nie wiem, ja. Na pewno kto tutaj siedzi z nas nie powie, że pan przewodniczący się nie poświęca. Bo kiedy przyjechać, ja już mówiłem mu kiedyś, tylko łóżko mu przenieść i tu siedzieć. Na ile jest skuteczny, to też chyba widać, że te sprawy, które miał do załatwiania, są do załatwiania. Radny Józef Orłowski zaproponował kompromis. Ostatecznie doszło do zawarcia dżentelmeńskiej umowy starosty z radnymi. Nie chciałbym, żebyśmy coś takiego robili, że jedni mówimy tutaj tak, ograniczmy zarząd tak, trzech, a ty Jasiu jesteś lepszy i masz tu więcej. No bo jak ma nas to dotyczyć, to nie wiem, albo się rzućmy my na niego te pobory, po studiu z naszych bier, nie bardzo, bo są też chyba niskie. Albo zróbmy to na zasadzie takiej, że powiązać to właśnie na nieobecność pana wicestarosty, że bo będą oszczędności na tym, że nie ma pana starosty. Nie wiadomo ile to będzie. To z tego tytułu, że oszczędności za oszczędzone pieniądze z niezatrudniania na dzień dzisiejszy pana starosty, wicestarosty, przepraszam, te pieniądze damy tutaj panu przewodniczącego. A później wrócimy do tego. Nie da się tego powiązać na zasadzie tego typu diety. Jest głosowanie wysokości procentowej, prawda, tej diety. Myślę, że możemy tutaj dżentelmeńską umowę zawrzeć. Po prostu wrócimy do tego na państwa wniosek. Nie będziemy się od tego uchylali. Natomiast nie da się tego ująć w uchwale. Takiej po prostu. W tym sensie, natomiast ja z panem przewodniczącym nie wytrzymać pana ze słowa. Myślę, że do tej pory nie uchylałem się od tego, nie, no oczywiście, ale to jest takie bardzo rażące. Nie, bo drastyczne, bo mówi się o właśnie ograniczeniu członkom zarządu, ograniczeniu ich liczby, a tu nagle wyskakujemy tak troszeczkę, no jest to taki sposób. Ale jak pan starosta tutaj. Ja deklaruję. Deklaruję, że możemy to tak powiązać słownie, wniosek, to bardzo bym proponował. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 3? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 głosów za. Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący. Kto jest przeciw? 2. W wyniku głosowania radnych dieta przewodniczącego wzrosła o 90%. Marek Małecki zamiast 1200 zł będzie otrzymywał za pracę w samorządzie 2200 zł. tvpodkarpacie.pl